Aktualności kulturalne. Joanna Sławińska, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jestem dzisiaj szczęśliwa, że mogę Państwu zapowiedzieć mojego wspaniałego gościa, który już się teraz uśmiecha z niedowierzaniem i ze skromnością, jak zwykle. Sławomir Idziak, nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Ridleya Scotta Helikopter w ogniu, twórca zdjęć do Harry'ego Pottera i Zakonu Feniksa, ale dla mnie będzie tak jakoś cieple i serdecznie będzie mi powiedzieć, że jesteś też autorem zdjęć do wielu filmów Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego. Witam cię, Sławku, serdecznie. No, nie można zapomnieć o Zanussim. I o Krzysztofie Zanussim oczywiście. No a teraz Sławomir Idziak jest twórcą zdjęć do debiutu reżyserskiego znanej aktorki Natalii Portman, która zauroczyła świat już swoją kreacją w filmie Leon Zawodowiec jako mała dziewczynka. Sławku, jak to się stało, że właśnie doszło do tego, że przez 4 miesiące kręciłeś te zdjęcia do filmu pod tytułem A Tale of Love and Darkness Natalii Portman. Znaczy, ja tego nie wiem, bo nie zadałeś takich pytań. Nie pytałem ją dlaczego, no bo to są pytania, no byłyby troszeczkę nietaktowne. Ale to była jej propozycja. Ale to była oczywiście jej propozycja. To był film całkowicie autorski, bo ona oprócz tego, że wyreżyserowała ten film, to go też w pewnej części sfinansowała. Jest osobą, która stoi za 7-letnimi staraniami, żeby zrobić adaptację Amosa Oza napisała scenariusz, także to jest taki bardzo, bardzo autorski film i zwróciła się do mnie z tą propozycją. Ja domyślam się, że jako mała dziewczynka była zafascynowana filmami Kieślowskiego. Mówiła ci o tym? Tak, często wspominała o podwójnym życiu Weroniki, o niebieskim. No poza tym, ponieważ ja zawsze uważam, że Amelia jest zainspirowana podwójnym życiem Weroniki, to nie zdziwiłem się, że montażystą w tym filmie jest montażysta Amelii, także że ten rodzaj poetyki w kinie ją bardzo interesuje i domyślam się, bo tak jak mówię, nie zadawałem tego pytania, że dlatego tam się znalazłem. Ty bardzo mówisz o tym niewiele, o jej uznaniu dla twojej osoby, ale ja wiem, bo czytałam i zetknęłam się z takimi informacjami, że ona po prostu bardzo ciebie ceni i twój kunszt operatorski, bo niewątpliwie jesteś jednym z najbardziej cenionych na świecie operatorów, więc to z pewnością do tej decyzji się przyczyniło. Ale porozmawiajmy o tej współpracy i to jest tak, że Natalia Portman wybrała bardzo ciekawą powieść Amosa Oza, która jest powieścią autobiograficzną, prawda? To jest opowieść właściwie o jego rodzinie, jego matce? To jest historia rodziny Amosa Oza, a szczególnie dramatu, który przeżył, bo jego mama popełniła samobójstwo. Tą mamę właśnie grała Natalia i to jest taka tajemnica, która właściwie czytelnik nie dowiaduje się do końca, dlaczego tak się stało. No ale wokół tej tajemnicy jest zbudowana dramaturgia tego utworu, a szczególnie dramaturgia filmu. Powieść jest ponad 500 stron, jak pamiętam, więc było szczególnie trudno napisać adaptację do tego utworu. A Natalia, zwracając się do mnie, pytała mnie, jak ja sobie to wyobrażam i nastąpiła taka bardzo obszerna wymiana maili, to trwało od połowy zeszłego roku, gdzie ja bardzo wyraźnie starałem się namówić na pewien inny model realizacji filmu niż ten tradycyjny. Ona sobie wyobrażała, że jako debiut będzie robiła to jedną kamerą. A ja tak naprawdę dlatego tak bardzo chętnie robiłem ten film, bo jest osobą niewątpliwie sławną. Jest gwiazdą taką pierwszej jasności w Hollywoodzie. Ale to też była debiutantka, czyli miała te wszystkie niepokoje, które przeżywa każdy Kowalski, który pierwszy raz staje za kamerą i który pierwszy raz ma zrealizować film. I dla mnie, jako twórcy Film Springu, miejsca, gdzie my próbujemy promować młode kino, próbujemy znaleźć i usunąć te przeszkody, które stoją na przeszkodzie, żeby debiutować. No a jedną z przeszkód na przykład jest to, że te filmy są za drogie. Trzeba szukać jakichś systemowych zmian. Ja próbowałem ją namówić na ten inny troszkę system, no i udało mi się. Udało mi się ją przekonać, żeby robić ten film inaczej. No właśnie jak, bo przypomnę Państwu, że tutaj zresztą już w naszym studiu jakiś czas temu opowiadałeś właśnie o film Spring Open, a zwłaszcza o tym systemie, który pozwala na to, żeby zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, bo głosisz taką tezę, że Hollywood jest bardzo rozrzutny i niepotrzebnie wyrzuca tak dużo pieniędzy. I właśnie w tym nowym systemie z Natalią Portman współpracowałeś, tak? No, pali ho Hollywood.
było. Mają pieniądze, niech sobie wyrzucają. Problem jest bardziej tutaj u nas, kiedy tych pieniędzy jest niewielka ilość i ważne jest, żeby za tą samą ilość pieniędzy wyprodukować więcej filmów, bo po prostu więcej młodych ludzi będzie miało szansę. Myśmy częściowo tylko mogli ten system zmienić, bo oczywiście ja tam odpowiadałem tylko za zdjęcia, ale niewątpliwie to bardzo przyspieszyło zdjęcia. Robiliśmy już część postprodukcji na planie, kolokorekcje i robiliśmy to w systemie wielokamerowym. No, bardzo obcinając ekipę, czyli no, rezygnując z takich typowego obłożenia kamerami współpracowników. No i to bardzo się powiodło. Film nie miał ani jednego dnia przekroczeń, a wiemy o tym, że były zaplanowane 2-3 dni dokrętek. Nie mieliśmy ani jednego dnia przekroczonego. No i najlepszy dowód, że była zadowolona, napisała list rekomendujący ten system, taki no, bardzo chwalący to, co się stało na planie, który nam zresztą bardzo pomaga, żeby namówić różne instytucje, żeby nas wspomagały w tym programie. A powiedz, jaką jest osobą na planie? Jak się z nią pracuje? Jak to wszystko wyglądało? No tego się bałem najbardziej, mówiąc szczerze, bo troszkę przeżyłem różnych przygód z gwiazdami filmowymi. No jest uroczą osobą, jest oczywiście bardzo zdeklarowaną, bardzo pracowitą, no ale to jest bardzo ważne oczywiście z punktu widzenia filmu. Niewiele odporną, to znaczy jej kondycja, to, że ona miała sceny w deszczu, zalewana wodą, w mokrej sukience przychodziła do monitorów, oglądała ujęcie i w takim samym stanie trzęsąc się i szczękając zębami wracała na plan i grała kolejny dubel i kolejny i nie rezygnowała. To naprawdę było imponujące, a jednocześnie zawsze znajdowała czas na uśmiech, na miłe traktowanie ekipy, powszechnie kochana i naprawdę to praca w filmie jest ciężką pracą, 14 godzin dziennie, ale to był miły okres w moim życiu. Sławku, te zdjęcia trwały 4 miesiące, odbyły się w Izraelu, one już są za nami, więc kiedy premiera filmu? O ile wiem, ma luksus długiego okresu postprodukcji rok, czyli raczej na początku 2015 roku będzie skończony film, bo tak jest zaplanowana postprodukcja. Domyślam się, że ona jakieś ma plany aktorskie w międzyczasie, ale to dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu, bo no jak każdy młody człowiek, a jest bardzo młodym reżyserem, nabierze dystansu do materiału i będzie, mam nadzieję, też bardziej krytycznie patrzyła na pewne sprawy, które zrealizowała, bo zawsze tak jest, że kończąc film, reżyserzy starają się zrealizować swój plan, a bardzo często w filmie tkwią różne jakieś takie tajemnice, które trzeba odkryć i na to potrzeba dystansu i na to trzeba troszeczkę czasu i dzięki temu kontraktowi Natalii ma ten czas i bardzo się cieszę, że być może to spowoduje, że film będzie jeszcze lepszy. Sławomir Idziak nieczęsto zgadza się teraz na pracę w filmie. Nie musi. Jest już na takim etapie. Dużo szkoli młodzieży, przeprowadza warsztaty, żyje jak chce i przyjął propozycję Natalii Portman. Dlatego właśnie, że jak słyszałam, wzruszył cię bardzo ten scenariusz oparty na historii Amosa Oza. A my państwa zapraszamy do kin na film Natalii Portman A Tale of Love and Darkness, czyli opowieść o miłości i ciemności, który niebawem, mam nadzieję, zobaczymy. Sławomir Idziak był naszym gościem. A rozmawiała z nim Joanna Sławińska.